Ostatnio, tuż przed komiksową Warszawą, wydawnictwo Mucha Comics opublikowało swój katalog na rok 2017. I chociaż niektóre z tych pozycji, z ujawnionych pozycji, omówiłem już w swoim poprzednim filmie, w tym, w którym skupiłem się bardziej na wydawnictwie Egmont i jego zapowiedziach, to myślę, że teraz jednak warto wrócić do Muchy i zająć się ofertą tego wydawnictwa na rok 2017 już kompleksowo. Podoba mi się bardzo, że Mucha zabiera się za trochę starsze serie Marvela, serie już dawno zakończone, dzięki czemu można je dosyć sprawnie wydać na polskim rynku, a jednocześnie serie bardzo dobre, takie jak Allies Bendisa i Gaidosa, która zostanie zakończona już w 2017 roku. Zostaną rozpoczęte też takie serie jak Immortal Iron Fist, Eda Brubakera i Dave DeAdge. Zostanie również wydane Uncanny X-Force Ricka Remendera. No i cóż, bardzo dobrze zazębia się to z ofertą Egmontu, który wydaje właśnie tego dosyć bieżącego Marvela. Nie jest to może Marvel najnowszy, ale jesteśmy od Egmontu, jesteśmy powiedzmy jakieś 2-3 lata za aktualnym Marvelem wydawanym za oceanem. Więc myślę, że nie jest źle. A z kolei Mucha Comics daje nam pozycję, dzięki której możemy nadrobić to, co było wcześniej w Marvelu. Co prawda Egmont też wydaje swoją linię Marvel Classic, ale no, według mnie jest tu miejsce na ofertę jednego i drugiego wydawnictwa i bardzo fajnie, że Mucha zabiera się za takie rzeczy. Wśród Marvelowych tytułów znajduje się również Spider-Man niebieski Jeffa Loeba i Tima Sale'a. Jeśli nie macie tego komiksu w wydaniu z wielkiej kolekcji komiksów Marvela, no to teraz będziecie mieli niepowtarzalną okazję wreszcie go kupić. Naprawdę warto, serdecznie polecam. Ukażą się również kolejne tomy już otwartych serii, takich jak Saga, jak Chu, jak Outcast, Hrabstwo Harrow, Bękarty z Południa, czy na przykład Velvet. Velvet w ogóle zostanie zakończony w tym roku, razem z trzecim ostatnim tomem. Ponadto pojawią się również nowe serie, jak chociażby Descender, Jeffa Lemira i Dustina Nguyena. Dosłownie wczoraj skończyłem czytać pierwszy trade tego komiksu, zrobił na mnie przeogromne wrażenie. Jeśli kolejne tomy utrzymują ten poziom, to zdecydowanie Descender od Mucha Comics zagości na mojej półce. Chciałbym mieć tak dobrą historię po polsku u siebie. Ukaże się również seria The Wicked and the Divine, Kierona Gillena i Jamiego McElveygo. No cóż mogę powiedzieć, według mnie było to tylko kwestią czasu. Ta seria zbierała za oceanem tak dobre recenzje, zarobiała tak duże pieniądze i jednocześnie ma już tak dużą rzeszę fanów, że no, wystarczyło tylko poczekać i jedyną kwestią było to, które wydawnictwo zabierze się za ten komiks. Po cichu obstawiałem, że zrobi to Taurus Media, jednak zrobiła to Mucha Comics. I w sumie cieszę się, bo osobiście wolę komiksy w twardych oprawach, a Mucha wydaje praktycznie tylko w taki sposób. Ponadto wśród nowych komiksów, nowych serii ukaże się również pierwszy tom najnowszego dzieła Jasona Aarona i R.M. Guery, których możecie znać ze Skalpu, wydawanego przez Egmont, komiks zatytułowany Goddamned. Cieszę się, że ten komiks zostaje wydany z jednej strony, ale celowo zostawiłem go sobie na koniec wśród tych wszystkich nowych rzeczy. Dlaczego? Ponieważ Goddamned, wydawane przez Muchę, bardzo dobrze ilustruje pewien problem wydawniczy, z którym ja mam do czynienia i który w pewnym sensie, o którym bardzo chciałbym opowiedzieć. A mianowicie, serii Goddamned ukazało się do tej pory zaledwie pierwszych 5 zeszytów. I ostatni ukazał się chyba jakoś pod koniec 2016 roku, a na razie nie ma nawet w zapowiedziach następnych zeszytów. I wiecie, to jest kolejna seria, gdzie dostajemy pierwszy tom, a autorzy za bardzo nie kwapią się do tego, by wydawać kolejne zeszyty. Ja wiem, że może nie można popędzać geniuszy i należałoby dać im trochę czasu. Ponadto, tak jak mówię, nie chciałbym wyjść na osobę, która narzeka, że dostaje nowości. Ale osobiście no, wolałbym, żeby pewne komiksy zostały zakończone i wtedy ewentualnie chciałbym dostać jakąś w miarę względną nowość w momencie, gdy będzie można wydać jej więcej niż jeden tom. Na przykład będą już na amerykańskim rynku 2 albo 3 gotowe, albo jeszcze więcej. A tak, no widzicie, Image ma to do siebie, że wydając komiksy w Stanach faktycznie czeka, aż będą gotowe. Będą gotowe w 100% od twórców. I niektóre z tych tytułów potrafią złapać naprawdę sporą zadyszkę. W zeszłym roku Bękarty z Południa złapały taką zadyszkę. Dostaliśmy chyba tylko 3 zeszyty przez cały rok. Saga również troszeczkę się opóźniła. Teraz już chyba wszystko wróciło na właściwe tory, ale kojarzę, że było kilka miesięcy obsuwy pomiędzy zakończeniem jednego story arku a rozpoczęciem następnego. Chu miało dokładnie ten sam problem w momencie, gdy John Lyman pracował dla DC nad Batmanem i
na szczęście Chew już teraz zostało na amerykańskim rynku zakończone. I tutaj jest moja nadzieja w kwestii wydawnictwa Mucha Comics, że w 2018 roku już zamkną Chew i przejdą do jakiegoś kolejnego, bardzo dobrego projektu. Mamy po prostu teraz na polskim rynku komiksowym prawdziwy boom. Jest bardzo dużo wydawnictw, bardzo dużo tytułów się ukazuje. Jednak z drugiej strony brakuje pewnego takiego strategicznego spojrzenia na cały ten rynek. I wiecie, ja pamiętam czasy krótko po roku 2000, gdy funkcjonowało również bardzo dużo wydawnictw i niektóre ruszyły po rzeczy, które były w tamtym czasie nowe, jeszcze nie zakończone. Takie jak Why the Last Man, jak seria DMZ, albo jak seria 100 Bullets, czyli 100 naboi. I na dobrą sprawę, żadna z tych serii nie dotrwała do końca, wydawana przez tamte właśnie polskie wydawnictwa. Te wydawnictwa splajtowały. 100 naboi nie dostaliśmy po polsku do dzisiaj, przez to, że zostało wtedy dociągnięte do powiedzmy 1/3 i na tym stanęło. Każdy boi się to według mnie teraz wziąć do ręki. Why the Last Man na szczęście Egmont zaryzykował i teraz już dostaniemy zakończenie. Ale DMZ tak samo, no trochę brak tego w ofercie jakiegokolwiek wydawnictwa. I boję się, że po prostu z niektórymi seriami, za które zabiera się teraz na przykład Taurus Media albo Mucha Comics, może być podobna sytuacja. To znaczy, że w pewnym momencie te serie złapią zadyszkę, sytuacja na rynku komiksowym w Polsce może się zmienić, no i czytelnik zostanie, że tak powiem, z pustymi rękoma, czyli z niecałą serią. Dlatego zdecydowanie bardziej wolę, gdy wydawnictwa zabierają się za rzeczy, które mają realne szanse na to, by być wydane we względnie krótkim czasie, na przykład w ciągu jakichś 2 lat. Cieszyłem się w ten sposób na Fatal, cieszyłem się na Velvet, cieszę się na Allies i na wiele innych naprawdę dobrych serii komiksowych. I dlatego na sam koniec tego mojego omówienia zapowiedzi Mucha Comics zostawiłem serie limitowane albo miniserie, które mają być wydane w Polsce w tym roku. Dostaniemy m.in. komiks Kingsman Tajne Służby, który możecie znać z ekranizacji, bodajże z zeszłego roku. Film był według mnie dosyć dobry, na pewno bardzo zabawny i sam fakt, że bardzo dobrze bawiłem się na filmie, myślę, że sprawi, że kupię sobie ten komiks i go przeczytam, zapoznam się z oryginałem. Autorem scenariusza jest tutaj Mark Millar, w ogóle bardzo dużo będzie Marka Millara w tej ofercie, o której będę teraz opowiadał, a autorem rysunków jest Dave Gibbons, którego możecie znać chociażby ze Strażników. Ponadto ukaże się również 6-zeszytowa historia Miracle Man The Golden Age Neila Gaimana. Jest to kontynuacja Miracle Mana Alana Moore'a. Myślę, że warto po nią sięgnąć. Prawdopodobnie teraz Marvel będzie wydawał dalszy ciąg tej serii, bo gdy Neil Gaiman zabierał się za swojego Miracle Mana, miał plan na bodajże 3 trady. Jednak w momencie, gdy nawet nie skończył jeszcze publikować zeszytów składających się na 2 trade, to prawa do postaci Miracle Mana stały się obiektem sporu pomiędzy właśnie Neilem Gaimanem a Toddem McFarlane'em z Image. I dopiero ostatnio udało się dojść do konsensusu, wyszło na to, że faktycznie prawa należą się Neilowi Gaimanowi, a w sumie to konkretnie należą się Marvelowi. No i wreszcie ma się ukazać jakby Miracle Man Neila Gaimana do końca. Więc myślę, że warto sięgnąć po ten komiks. Są realne szanse na to, że zostanie teraz zakończony w Stanach i jednocześnie będzie to kolejny komiks Neila Gaimana, który będzie mógł zagościć na naszych półkach. A Neil Gaiman jak najbardziej jest wart takiego wyróżnienia. Ukaże się również miniseria Potter's Field Marka Wade'a i Paula Azacety. I według mnie Mark Wade jest bardzo kreatywnym scenarzystą. Nie czytałem takiego jego komiksu, który by mi się nie podobał. W każdym był naprawdę ciekawy pomysł na scenariusz, bardzo ciekawe postaci, relacje między postaciami. Przeczytałem, o czym jest Pottersfield i to już naprawdę wystarczyło, żeby nakręcić u mnie hype train. Nie zamierzam tutaj streszczać wam tych komiksów. Chciałbym, żebyście po prostu sięgnęli sobie do katalogu Muchy i przeczytali o tym sami. Niemniej tak, jak najbardziej zamierzam wziąć Pottersfield w swoje ręce i sprawdzić, na ile jest dobry ten tytuł. Kolejna pozycja to 7-zeszytowy tom Empress. Jest to pozycja autorstwa Marka Millara i Stuarta Immonena. Komiks, który został pierwotnie opublikowany w imprincie Icon, czyli imprincie Marvela do publikowania autorskich komiksów z zachowaniem praw autorskich przez twórców. Stuarta Immonena, rysownika tego komiksu, możecie chociażby znać z serii All New X-Men, publikowanej przez Egmont. Według mnie jest to postać bardzo nietuzinkowa, niesamowity rysownik, chociażby dla jego prac jestem w stanie kupić ten komiks.
Skoro jesteśmy przy Marku Millarze, chciałbym Was również poinformować, że zostanie wydany Jupiter Legacy. Nie czytałem tego komiksu, nie znam, po prostu informuję Was, że zostanie wydany. Przejdźmy dalej. Ponadto już na dniach powinniśmy również dostać Witches Scotta Snydera i Jocka. Wspomniałem o tym komiksie już przy poprzedniej zapowiedzi, bo z tego co pamiętam miał być wydany chyba trochę wcześniej, ale jak to bywa w wydawniczym świadku, pewne terminy są przesuwane, niektóre pozycje są w ogóle anulowane, ale na szczęście dostaniemy już niedługo Witches. Co ciekawe, ostatnio autorzy zapowiedzieli, że ta miniseria będzie miała swoją kontynuację, ukażą się kolejne zeszyty Witches, co jak dla mnie było bynajmniej dziwne, bo pamiętam, że nie tak dawno była konferencja przy okazji DC Rebirth i na tej konferencji prasowej Geoff Johns powiedział, że Scott Snyder przechodzi do nich na wyłączność, więc nie rozumiem na jakiej zasadzie ten scenarzysta może pisać coś jednocześnie dla Image. Ale no, nie zamierzam narzekać. Scott Snyder właśnie w autorskich tytułach według mnie odnajduje się jeszcze lepiej w tych superbohaterskich, bo w tych idzie mu raz lepiej, raz gorzej. Więc no cieszę się, że Witches okaże się w Polsce. Mam nadzieję, że po pierwszym tomie Mucha spróbuje również wydać drugi, w momencie gdy zostanie on wydany na rynku amerykańskim. Omówiłem już chyba wszystkie komiksy, które ma wydać Mucha Comics w 2017 roku. Teraz jeszcze powiem dwa słowa od siebie. Jedyne co doskwiera mi w tej ofercie to pewna luka. Luka w komiksach Eda Brubakera. W momencie gdy ukaże się ostatni tom Velvet, powstanie pewna pustka odnośnie tego scenarzysty. Wcześniej dostaliśmy miniserię Fatal. Praktycznie z ostatnim tomem Fatal ukazał się pierwszy tom Velvet. To wszystko są komiksy Eda Brubakera, jego autorskie komiksy. I wiem, wielu z Was powie, że przecież dostajemy Immortal Iron Fist, jednak Immortal Iron Fist to komiks superbohaterski, komiks pisany w pewnym sensie, nie chciałbym powiedzieć pod Marvelowy klucz, bo nie o to chodzi, ale jednak komiks, który trzeba trochę dopasować do pewnego superbohaterskiego sznytu. I chociaż lubię superbohaterskie komiksy, to jednak autorskie komiksy Eda Brubakera lubię bardziej. I mam nadzieję, że po prostu Mucha na przykład na jesień ogłosi jeszcze więcej rzeczy. Że niespodziewanie jednak stwierdzi, że spróbują wydać kolejne rzeczy Eda Brubakera, jak na przykład Fade Out. Fade Out to jest zamknięta seria, mówiłem o niej już wcześniej. Jest to seria absolutnie rewelacyjna, zmieściła się w trzech tomach w wydaniu oryginalnym i tak samo może być wydana w Polsce. Myślę, że znaleźliby się na nią kupcy. Myślę, że już powstaje taki mikrorynek w ramach ogólnie polskiego rynku komiksowego fanów Eda Brubakera. Ja na pewno do czegoś takiego się zaliczam. A jeśli wy jeszcze nie siedzicie w takim fanklubie Eda Brubakera, to myślę, że jak najszybciej powinniście się zapisać. Sprawdźcie jego komiksy, zobaczcie jak bardzo jest kreatywny, jak bardzo klimatycznym pisarzem potrafi być. No i napiszcie, nie wiem, komentarz pod tym filmem, jeśli faktycznie również chcielibyście dostać jeszcze jakąś autorską pozycję Eda Brubakera. A trochę ich zostało nadal do wydania w Polsce. To tyle ode mnie na dzisiaj, do zobaczenia. Zbierajcie pieniądze, bo to jest ten rok, w którym zbankrutujemy, ok? Ja, wy, my wszyscy. A później pewnie rynek komiksowy się załamie.